Wyobraź sobie, że każda osoba, którą spotykasz, każdy uczeń, którego spotykasz, ma na szyi tabliczkę z napisem "Spraw, abym poczuł się ważny". Jak myślisz, o czym dzisiaj będziemy mówić? Chyba Cię zaskoczę, bo o nawykach. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju i właścicielką firmy edukacyjno-szkoleniowej Fit Edukacja. A Ty oglądasz kolejny odcinek z cyklu Czytelniczy Czwartek. Dzisiaj chciałabym Ci zaprezentować książkę Joyce Meyer Kształtuj właściwe nawyki i przezwyciężaj te złe. Nawyki my tworzymy najpierw, a później nawyki tworzą nas. To nie nowość. Bardzo dużo w ostatnim czasie o nawykach się mówi. Mam takie wrażenie, może dlatego, że sama ten temat bardzo ostatnio zgłębiam i pasjonuje mnie ogromnie. Książkę polecam szczególnie tym osobom, które chciałyby dotrzeć głębiej niż tylko do takiego mechanicznego wypracowania nawyków, ale które chciałyby dotrzeć do tego, jakie jest źródło wszystkiego, takiego naszego funkcjonowania, takiego zaprogramowania się, ale nie bezdusznego, ale właśnie duchowego. Taki wstęp był dzisiaj, ponieważ chciałabym się skupić na nawyku, który spodobał mi się w tej książce najbardziej i o którym chyba bardzo rzadko się mówi, bo poza takimi zdrowymi nawykami, czy nawykiem bycia doskonałym, nawykiem odpowiedzialności, czy nawykiem samodyscypliny i wielu, wielu innych, tutaj jest 14 kroków, moją uwagę przykuł krok 13, czyli nawyk dowartościowywania ludzi. W naszym zawodzie wydaje się być kluczowy. Zbieramy to, co zasialiśmy, nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale tutaj chyba najbardziej. Jak możemy dowartościowywać innych ludzi, naszych uczniów? Oczywiście poza takimi banałami, które wszyscy znamy, że powinniśmy się słuchać tak naprawdę, z zainteresowaniem, że powinniśmy pamiętać o tym, co dla nas ważne, słuchać na tyle, żeby następnego dnia móc zapytać o to, czy faktycznie naszemu uczniowi w tym się powiodło, czy nie, jak się poukładały te sprawy, to nie oceniać, ale pozwalać naszym uczniom przychodzić pomimo do nas, pomimo tego, że czasami nie spełniają naszych oczekiwań, bo tak często jest, bo jesteśmy ludźmi i nie zawsze, w zasadzie nigdy nie musi być tak, żeby inni musieli spełniać nasze oczekiwania, nawet jako rodzice, a co dopiero jako nauczyciele. Aby wiedzieli, że dla nas są ważni tylko dlatego, że są, a nie dlatego, że coś tam sobą reprezentują czy nie reprezentują. Chciałabym Wam przeczytać taki króciutki fragmencik przedstawiający historię pewnego chłopaka, który pracował w restauracji. Zaraz tylko odnajdę tą stronę, 170. Chłopaka, który pracował w restauracji, bo tam zarabiał, musiał zebrać pieniądze na coś dla siebie ważnego, na to, żeby móc się dalej kształcić. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiej pracy po prostu przechodniej, która niekoniecznie może była spełnieniem marzeń i no nie była tą, w której chcielibyśmy być już do końca. Często też my sami spotykamy ludzi, którzy w restauracji pracują, którzy nas obsługują. Bardzo dużo dała mi ta historia do myślenia tego, w jaki sposób my traktujemy innych ludzi, nawet tych, których spotykamy w naszym życiu tak po prostu przypadkiem, niekoniecznie naszych uczniów, z którymi spotykamy się codziennie. Dzień jak co dzień miał dużo pracy, musiał tam obsługiwać klientów. I pewnego razu przyszły do niego trzy starsze panie, które tam coś zamówiły, zjadły i wychodząc, jedna z tych pań powiedziała: odniesiesz sukces. To było coś. Panie opuściły restaurację, a ja osłupiałam z podziwu. Miałam łzy w oczach, ponieważ pozwoliły mi uwierzyć w siebie. Wyniosły mojego ducha z głębokiego dołu i dały motywację do dalszej ciężkiej pracy i głębokiego zaangażowania. Ludzie mówili mi, że nie zrobię kariery w telewizji, dopóki nie skończę studiów. Obecnie jestem producentem wykonawczym i współprowadzącym programu telewizyjnego tworzonego przez studentów.
Ostatnie lata odbywałam staż w lokalnej telewizji. A co najlepsze, mam tylko 17 lat i jestem uczniem szkoły średniej. Zostań nauczycielem, którego nawykiem będzie budowanie innych ludzi, a to będzie nawyk najlepszy, jaki zbudujesz dla siebie i jaki dasz przykład dla swoich uczniów, którzy staną się liderami, zdobędą swoje marzenia, ale też będą innych budować i posyłać to dobro dalej. Do zobaczenia w kolejnym czytelniczym czwartku. Thank you.